Moi drodzy, witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości na dzisiejsze uroczystości. Bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Halinów witam, bo to jest nasze wspólne święto. Moi drodzy, zanim oficjalnie rozpoczniemy dzisiejsze uroczystości, chciałbym, żeby Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej wokół niebie tradycyjnie odegrała narodowy hymn. Mam już tutaj oficjalnie potwierdzoną informację i mogę ją wreszcie oficjalnie ogłosić. Pierwszy raz w historii prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odwiedzi gminę Halinów. Już za chwilkę gościem naszej uroczystości będzie pan prezydent Andrzej Duda. Bardzo serdecznie prosiłbym wszystkich mieszkańców, żebyście bardzo miło, ciepło pana prezydenta tutaj w naszych progach, skromnych progach przywitali. To za 300 tysięcy osób. Więcej ludzi to wali. Przyjechaliśmy z żoną z polskimi flagami po to, żeby je rozdać przede wszystkim dzieciom, żeby najmłodsi byli blisko z naszymi narodowymi barwami i mam nadzieję, że dzieci są zadowolone z tego, że te flagi od nas zostają. Także cieszymy się, jest bardzo dobra atmosfera. Jak słychać, śpiewają dzieci, śpiewają tutaj wykonawcy na estradzie. Jest atmosfera taka festynowa, piknikowa, ale bardzo klimatyczna i to najważniejsze. Spodziewałeś się takiego przyjęcia? Bardzo jest miło. Bardzo się cieszymy, że są takie bardzo przyjemne rozmowy i że ludzie generalnie są odprężeni, zadowoleni. To najważniejsze. Panie prezydencie, a to święto flagi może jest tak nieobchodzone i o czym to świadczy? To świadczy przede wszystkim o tym, że jesteśmy przywiązani do naszych barw narodowych. No, pamiętajmy o tym, że one są naszymi barwami narodowymi w zasadzie od 1792 roku, rok po uchwaleniu Konstytucji Majowej. Tak? Zostały uznane za barwy polskiego państwa, więc to chyba bardzo, bardzo długa tradycja już, jakby nie było. Panie prezydencie, wiele rozmów z Polakami. Na jakie tematy? Czy jest szansa porozmawiać, więcej zamienić ciężkie dwa zdania? No zawsze jest szansa porozmawiać, więc bo między innymi temu służą właśnie takie spotkania jak to dzisiejsze, żeby można było spokojnie porozmawiać i że jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, to ma taką okazję, żeby się spotkać ze mną, z moją żoną, z naszymi współpracownikami. No, bardzo różne są tematy, bardzo różne. No. A dzisiaj o co pytali mieszkańcy Halinowa, pana głównie? O co pytano? Nie, no to są takie stałe tematy. No. Jedni życzą, żeby wszystko dobrze szło, żeby siły wystarczyło do pracy. Ja bardzo dziękuję wtedy za takie życzenia, bo rzeczywiście to jest duża odpowiedzialność, ten urząd, który ja sprawuję, ale generalnie atmosfera jest dobra i mam takie wrażenie, że ludzie są zadowoleni. Wiele osób dziękuję za te działania prospołeczne, które są realizowane przez rząd, przeze mnie, no, za program 500+, to tak tradycyjnie, za obniżony wiek emerytalny, no to są takie elementy, które się rzeczywiście pojawiają. Dziękuję bardzo, pan prezydent. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Zapraszamy tu. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do gminy Halinów. Naprawdę dla nas historyczny dzień. Mamy tutaj dla pana prezydenta taki upominek, żeby on nas pamiętał. To jest herb gminy Halinów. Odliczam same szczęśliwe chwile. Żeby odliczał właśnie same szczęśliwe chwile.
a najpierw kwiaty dla pani, prezydentowej. Tak, szczęśliwy czas nie było. Tak, to można zatrzymać, wyjąć bateryjkę. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Zawsze z całego serca zapraszamy do gminy Halinów. Bardzo dziękuję. Pana prezydenta Ratusz, trochę ładniejszy. Dziękujemy bardzo. Miło. 100!